10 kwietnia samorządowcy i mieszkańcy Kętrzyna uczcili pamięć ofiar katastrofy smoleńskiej. Rano kilkadziesiąt osób złożyło kwiaty pod pomnikiem ofiar na lotnisku w Wilamowie. To jest zwykły, przyzwoity obywatelski obowiązek, a w pewnym sensie patriotyczny ze względu na skalę wydarzenia. A uważamy, że trzeba bezwzględnie po prostu przypominać w symboliczną rocznicę, jaką jest 10 kwietnia. Jestem przekonany, że młodzi ludzie powinni właśnie czerpać pewien w tej chwili wzór do tego, jak należy czcić, jak należy pamiętać, z jakim szacunkiem odnosić się do osób, które w imieniu państwa realizowały pewną misję i niestety zginęły. A sądzę, że jak widać z tego, co się tutaj dzisiaj działo, wiele osób i wiele delegacji, bardzo zresztą zaangażowanych w sprawę, uczestniczy, oddaje hołd, składa wiązanki, kwiatów. Również modlą się duchowni różnych wyznań, prawda, różnych kościołów. I to razem w bardzo takiej pogodnej, niezwykle spokojnej i niezwykle z dużą pokorą do tego, co się wydarzyło, uroczystość. W uroczystości wzięli udział żołnierze z Giżycka, samorządowcy, lotnicy, duchowni, strażacy z komendy powiatowej, a także ochotnicy z powiatu, młodzież oraz mieszkańcy Kętrzyna, którzy chcieli oddać hołd ofiarom katastrofy. Lecieli, by uczcić ofiary mordu w Katyniu, a swoją tragiczną śmiercią rankiem dnia 10 kwietnia 2010 roku nadali nowy światowy wymiar zagładzie polskich oficerów w 1940 roku. Wchodzi to w taki stały kalendarz naszego życia publicznego, powiatowego, życia też tego właśnie miejsca, w którym, jak panie radnie, widzicie państwo, stoi 5 pomników. Staramy się o wszystkich pamiętać, organizując takie skromne uroczystości właśnie w hołdzie pamięci i papieżowi, i kardynałowi Wyszyńskiemu, i lotnikom, i tym lotnikom z Mirosławca, no i wreszcie tym, którzy zginęli tragicznie pod Smoleńskiem. A jest to też, chcę powiedzieć, taka lekcja trochę i patriotyzmu, i historii dla tych młodych ludzi, którzy dzisiaj tutaj zjawili się ze sztandarami swoich szkół. Znicze zapłonęły również przed kętrzyńskim ratuszem, pod którym wieczorem także złożono kwiaty. To 3. rocznica katastrofy smoleńskiej, to 83. rocznica mordu katyńskiego. Zbigniew Herbert w pamięci swojego ojca napisał taki wiersz, Guziki, o nieugiętych guzikach. O guzikach, które mają przypominać nam Polskę, honor, godność, a dla nas być elementem szacunku, prawdziwego patriotyzmu.
W tym wierszu jest taki fragment o tym, że cisza jest na wysokościach i dymi mgłą katyński las. Proszę zwrócić uwagę, jakie to prorocze słowa. Cisza jest na wysokościach i dymi mgłą katyński las. Po 70 latach od tego mordu jest tak potworna katastrofa. Niezrozumiała dzisiaj do końca. Dlatego może te 50% ludzi, którzy już wątpi w przyczyny, w miejsce, zdarzenie, wyraża także swój wielki też ból. Ból rodzi się wtedy, kiedy człowiek nie umie sobie tego w sposób taki prosty, zwykły, też racjonalny wytłumaczyć. Trzeba o tym pamiętać. Trzeba pamiętać o swojej historii, o swoich bohaterach, o ludziach, którzy przecież nas tam reprezentowali w tą 70. rocznicę, a zginęli w tej katastrofie. Choć od katastrofy minęły już 3 lata, to wciąż budzi ona wiele kontrowersji, które trzeba wyjaśnić. Nie można pamiętać o Smoleńsku, nie można czcić tragedii, czcić takie słowo trochę źle powiedziane, pamiętać o tragedii smoleńskiej, jeśli nie będziemy pamiętać o pewnym kontekście historycznym tego wydarzenia. Otóż w roku 1940 tam w Katyniu nastąpiła zagłada polskiej elity państwowej i delegacja polska z 10 kwietnia roku 2010 nie jechała tam ze zwyczajną kurtuazyjną wizytą międzynarodową, dyplomatyczną, tylko lecieli tam po to, aby uczcić pamięć tych Polaków, elity państwa polskiego, którzy zostali zdradziecko strzałem w tył głowy zamordowani w Katyniu. O Smoleńsku należy pamiętać również w tym kontekście, że zginęła tam elita państwa polskiego, tego aktualnego naszego, prezydent Rzeczypospolitej, jego małżonka, ostatni prezydent na uchodźstwie. Parafrazując znane powiedzenie, ojczyzna to nasz zbiorowy obowiązek, uważam, że w nas wszystkich, naszym zbiorowym obowiązkiem dzisiaj jest pamięć o katastrofie smoleńskiej. Dziesiątego kwietnia obchodziliśmy 3. rocznicę katastrofy pod Smoleńskiem, w której zginęło 96 osób, w tym para prezydencka. Postanowiliśmy więc zapytać mieszkańców Kętrzyna o to, czy pamiętają o tej tragedii i jak postrzegają ją z perspektywy 3 minionych lat. Dzień dobry. Mamy do pań pytanie. Tutaj widzę, panie się przypatrują. 3 lata minęły od katastrofy smoleńskiej. Dobrze, że pamięta się o poległych? Tak, bardzo dobrze, że pamiętamy o tym. Uważam, że trzeba co roku wspominać ich tą śmierć. Jest tragedia jest. Wspomnienia wracają. Tylko właśnie, bo mam jeszcze gazety nawet z tego wszystkiego. Tak stanęłam parę i patrzę. Byli i nie ma. Pamiętam i to bardzo pamiętam. Nawet dzisiaj jadąc tutaj taksówką, to z panem rozmawiałam na ten temat. Są różne wersje. A co pani sądzi? Różne dyskusje. Sądzę, że zginął po prostu stu kwiat polski. Najpiękniejsi ludzie, najszlachetniejsi to zginęli. Czołówka naszego rządu odeszła niestety. I niestety i samoloty się rozbijają, chociaż mówią, że to środek najpewniejszy. No przykro, zdarzyło się, no tak wyszło. Że każdy powinien chyba spokojnie do tego podejść i przemyśleć to. No mi to się, w każdym razie mi ten szum się nie podoba. No bardzo smutno mi jest, że takie zakłamanie jest, że taka nieprawda jest. No, byłoby o wiele łatwiej i wiele spraw było rozwiązane, gdyby była właśnie taka uczciwość. Uważa pani, że to dobrze, że część naszych polityków ciągle domaga się prawdy, ciągle o tym mówi? Uważam, że tak. Prawda was wyzwoli. Czyli powinno się dużo jeszcze i ciągle mówić o Smoleńsku, żeby ewentualnie walczyć o prawdę. My też jesteśmy Polakami. Większość katolikami. Uważam, że tak. To znaczy pamięć zawsze powinna być kultywowana, oczywiście, ale no zawsze są za i przeciw, prawda? I dlatego są te bunty takie w narodzie i to jest chyba zrozumiałe, że nie każdy musi myśleć tak samo. Bardzo warto pamiętać, jednak zasłużyli na to, żeby o nich pamiętało się trochę, nie? Bardzo dobrze, że pamiętamy. Uważam, że bardzo dobrze, ale taką pamięć uczczenia, rocznica ich śmierci powinna być zawsze. Na temat katastrofy smoleńskiej mówi się dużo. Jakie pani ma zdanie na ten temat?
Ja uważam, wie pan. Można, spokojnie, spokojnie można mówić. To może pani, jakie ma pani zdanie na ten temat, na temat katastrofy smoleńskiej? Wypadek czy bardziej spiskowe teorie? Ja uważam, że był to nieszczęśliwy wypadek. Ale tymczasem no, spora część polityków przekonuje, że tak do końca nie było. Jak pani odbiera ich słowa? To znaczy, wie pan, uważam, że każdy ma prawo do swojego zdania, a ja po prostu pozostanę przy swoim, prawda? Trudno mi przekonywać kogoś, kto ma swoje ugruntowane zdanie, tak? A czy nie jest tak? Ale na przykład boli mnie, że nie mówi się o ludziach, tylko ciągle jak gdyby nowe teorie spiskowe powstają wokół problemu. I uważam, że no, że to, co się dzieje, to po prostu jest takie trochę nie fair. Zająć się pracą, zająć się ludźmi, którzy żyją, którzy mają źle, tym się zająć, a nie sam sobą się zajmować, bo teraz tylko sobą się zajmują. Ja boleję, jeszcze raz powtarzam, nad tymi, którzy zginęli. Ale po co oni tam lecieli? Dla swojej kariery, dla swojego pokazania, dla swojego niejako widzimisię. Po co oni tam lecieli? A nie jest tak, że sprawa katastrofy smoleńskiej stała się sprawą polityczną, na której część polityków chce po prostu coś ugrać dla siebie? No zdecydowanie tak. To przecież to dzieciak ze żłobka to zrozumie, że tylko na tym to polega, na rozrabianiu, na próbie zbicia kapitału politycznego, żeby na nie głosowano. No tylko na tym to polega. A na czym to polega? Polityki bym do tego nie mieszała. Politycy uważają, że woda się rozlała i nic poza tym. Natomiast prawda oczekuje prawdy. Ludzie dociekają prawdy. I tam, gdzie iskierka jakiejś prawdy jest, to właśnie przez polityków jest rozmywana. Wie pan, moje zdanie, my jesteśmy trochę niestety uprzedzeni do byłego ZSR. No i żeby to może gdzie indziej było, to człowiek by wierzył wszystkiemu. Ale jeśli wychodzą jakieś kłamstwa, co rusz to jakieś nowe, nie wiem, tak udowadniają, tak mówią, to widocznie coś w tym jest. To znaczy, ja myślę, że każdy z nas stracił rodzinę i również w wypadkach, ale to jest sprawa własnego, nie wiem, jakiegoś wyciszenia się, a nie rozgłaśniania tego na wszystkich i wszyscy raptownie muszą myśleć tak samo. No to dla mnie się nie podoba. Tak będzie jak z Katyniem. Tyle lat w tajemnicy było, kto zamordował naszych żołnierzy, nie? Tak samo i tu będzie. Uważam, że za dużo różnych takich domysłów, nie popartych jakimiś faktami. Dlatego wcześniej nie trzeba w ogóle roztrząsać niektórych wypowiadać się na ten temat, bo na przykład jeszcze praktycznie no, my jako społeczeństwo jesteśmy ciągle w niepewności, bo naprawdę nie wiemy, co się zdarzyło, bo co jakiś czas nowe jakieś wychodzą fakty, nie wiadomo, plotki, nie plotki. Tak, ja definitywnie do tej pory naprawdę no wierzę, że była katastrofa, że uderzył skrzydłem o brzozę, że mgła, że to warunki też atmosferyczne się przyczyniły. A po drugie u nas wiadomo, jak w państwie jest, jaka jest obsługa, jak są przygotowani ludzie do prowadzenia takich maszyn jak samoloty i tak dalej, czyli dużo by było jeszcze do powiedzenia. No i trudno, mówi się trudno, trzeba tylko pochylić czoła i należy pamiętać i z tego jakieś wnioski wyciągać. Powinni się w końcu pogodzić i dać sobie spokój z tymi wszystkimi kłótniami, bo to jest nieprzyjemne, niepotrzebne. Szaleńczy pościg i sceny rodem z filmów akcji rozegrały się w miniony wtorek na ulicach Kętrzyna. W miniony wtorek około godziny 13 funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie dali wyraźny znak do zatrzymania pojazdu Opla Omegi. Kierowca tego pojazdu nie zatrzymał się do kontroli, a wręcz przeciwnie, zaczął uciekać ulicami miasta. Funkcjonariusze
podjęli pościg za tym pojazdem. Pojazd uciekał ulicami miasta, między innymi ulicą Sikorskiego, zbliżając się do ronda. Nie wjechał w ruch okrężny, przeciął skrzyżowanie, przejeżdżając przez przejście dla pieszych. Następnie uciekał chodnikiem, po którym szły osoby. Takie manewry oczywiście świadczą o tym, że są to popełniane wykroczenia w ruchu drogowym. Kierujący Oplem, 24-letni mężczyzna, został zatrzymany na ulicy Różanej przez funkcjonariuszy. Po zatrzymaniu szybko okazało się, dlaczego mężczyzna zdecydował się na ucieczkę. Między innymi kierujący Daniel Esz miał obowiązujący zakaz prowadzenia pojazdów, obowiązujący do listopada tego roku. To nie wszystko, co ujawnili policjanci, bowiem na tylnej kanapie pojazdu, w torbie podróżnej oraz w plecaku zostały znalezione przez funkcjonariuszy 41 paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy, czyli tak zwane 41 pakiety. W bagażniku również została znaleziona benzyna, blisko 100 litrów. Do tego jeszcze doszło podczas przeszukania pojazdu, że w schowku znajdowało się woreczek strunowy z zawartością białego proszku. Podczas badań wyszło, że jest to narkotyk amfetamina. Taki sam środek, taką samą substancję, proszek, funkcjonariusze również ujawnili pod klapką telefonu kierującego. Tak jak już mówiłam, badanie wskazało, że była to amfetamina. Funkcjonariusze przeprowadzili badanie kierującego oraz pasażera, bo nie wspomniałam, że również w tym pojeździe był pasażer, 33-letni mężczyzna. Funkcjonariusze przebadali obu mężczyzn. W wyniku badania wyszło, że są oni pod działaniem tego środka, który ujawnili zarówno pod klapką telefonu i w schowku samochodu, czyli pod działaniem środka odurzającego amfetaminę. Brawurowy pościg mógł skończyć się tragedią, jednak na szczęście nikomu nic się nie stało. Kierowca został już ukarany za spowodowanie zagrożenia w ruchu. Czeka go też postępowanie karne. Mężczyzna został rozliczony przez zespół wykroczeń. Karę, którą poniósł, to 5000 zł grzywny oraz 3-letni zakaz prowadzenia pojazdów. Również mężczyzna odpowie za przestępstwa. W tym momencie jeszcze zarzuty nie zostały mu przedstawione. Czekamy na wyniki badań, które zostaną przedstawione przez lekarzy ze szpitala. Jeśli przedłużająca się zima kogokolwiek cieszy, to z pewnością ich. Klub Morsów na aurę nie narzeka, a w niedzielę wraz z kętrzyńskim oddziałem Polskiego Czerwonego Krzyża i Strażą Pożarną zorganizował pokazy ratownictwa. Bardzo pozytywne, to jednak są edukacyjne, ludzie coś się uczą, nie każdy jest świadomy, jak się zachować. To jest bardzo miłe, przyjemne, dużo wnosi, mi się wydaje, tak, do życia codziennego. Cieszycie się, że przedłużył wam się sezon na pływanie? W pewnym sensie tak, bo lubimy to, kąpiemy się grupą już taką sporą, dwa razy w tygodniu. Także jesteśmy zadowoleni z takiej pogody, zwłaszcza dzisiaj, pięknej pogody tej wiosny. Mamy piękną zimę. My jesteśmy zadowoleni. Pomysł zorganizowania dzisiejszych pokazów podrzucił nam nasz sympatyczny kolega Jacek Mokrzycki. Zarówno morc, jak i motocyklista. Myślę, że idea fajna. Nie, za długo nie trzeba było namawiać, żebyśmy ten projekt pociągnęli dalej. Po kilku rozmowach i telefonach do grona organizatorów dołączył Klub Honorowych Dawców Krwi przy podstawce Straży Granicznej w Barcianach, grupa społecznych instruktorów młodzieży Polskiego Czerwonego Krzyża w Kętrzynie, kętrzyńskie morsy, Państwowa Straż Pożarna, przedsiębiorstwo Jarka Sztabińskiego, który zawsze wspiera takie organizacje, czyli słynny sztabowóz. Myślę, że organizacja, przepraszam, jeszcze zapomniałem o klubie motocyklowym z Kętrzyna Rast, który też tutaj ma bardzo wielki wkład w to przedsięwzięcie. Myślę, że idea i pomysł zrealizowania takiego pokazu jest bardzo cenny, gdyż jesteśmy na terenie Wielkich Jezior Mazurskich, gdzie
Ludzie wchodzą na tafle lodu, różne się dzieją rzeczy. Ratownicy ćwiczyli udzielanie pomocy osobom, pod którymi załamał się lód. Jednocześnie opowiadali uczestnikom, jak należy się zachować, gdy taka sytuacja spotka nas. Jest słońce, pięknie, na lodzie można połowić jeszcze ryby, ale ten lód już staje się coraz cieńszy i kruchy, a to, co się stało kilkanaście dni temu, gdzie dwoje młodych mężczyzn utopiło się na jeziorze, zmusiło nas do tego, aby pokazać innym, jak w takich warunkach się zachować, co robić. Przede wszystkim na pewno, kiedy wpadniemy do tego przerębla, to zachować spokój, o ile jest to jeszcze możliwe. Utrzymać się na wodzie, oprzeć ręce na lodzie, wykorzystać każdą część rzeczy, którą możemy zaprzeć się i spróbować się wyciągnąć z tej wody. Tutaj dzisiaj chcielibyśmy pokazać właśnie taki przykład, jak to zrobić praktycznie i ewentualnie przy pomocy innych osób, które znajdują się na brzegu lub też już po zawiadomieniu Straży Pożarnej. My, jako Grupa Społecznych Instruktorów Młodzieżowych, włączamy się w takie akcje jak dzisiejsza, po to, by młodzież nabierała wprawy w ćwiczeniach, co później przynosi wymierne efekty podczas zabezpieczeń, podczas szkoleń, czy to w szkołach, czy w zakładach. Może młodzież swoje doświadczenia relacjonować innym. Na pewno są potrzebne, a wiadomo, że jak człowiek popatrzy, potem wie, no takie sytuacje się zdarzają każdemu i wie, jak się zachować. Ofensywa koncertowa w Kętrzynie trwa. Promocja Kultury Trochę przygotowuje kolejną imprezę, na którą już dziś zaprasza mieszkańców. No nie śpimy. Kolejny raz trasa koncertowa zespołów rockowych wita w Kętrzynie. Tym razem będzie to trasa zespołów Transsex Disco i Nox. Gospodarzem trasy jest olsztyński Transsex Disco, który wydał na początku tego roku płytę, drugą swoją płytę, i myślę, że będzie fajnie, bo będzie muzyka trochę, oba zespoły prezentują troszeczkę odmienne style, ale łączy się to jakoś i zazębia, no i myślę, że do tego będą fajne emocje. O, jak anielsko, chyba powodzi się w kraju nad rzeką, która zmieniła bieg bogaci biednym. W końcu spłacili dług, a dzień poprzedni przyniósł każdemu cud. I jak jest teraz, każdemu powodzi się, wszyscy porówno. Koncert, podobnie jak niedawny występ Molly Malone's, odbędzie się w kętrzyńskim City Club. Koncert odbędzie się w City Clubie w sobotę 20 kwietnia o godzinie 19. Startuje Nox, potem Transsex Disco. Zabawa będzie gwarantowana. Promocja Kultury Trochę aktywnie działa na kętrzyńskiej scenie, zapewniając mieszkańcom stały kontakt z muzyką różnych gatunków. Chciałbym przy okazji podziękować osobom, które w różny sposób się w to jakoś angażują i pomagają nam przy tym, i myślę, że tutaj bez wymieniania nazwisk i nazw wystarczy spojrzeć na plakaty i te osoby są wyszczególnione i właśnie tym osobom chciałbym też podziękować. Chciałbym podziękować też ludziom, którzy przychodzą na koncerty, i zespołom również, które są chętne przyjeżdżać tutaj, bo o koncertach w Kętrzynie jest coraz więcej dobrego słychać i coraz więcej osób chce u nas grać, więc to chyba to już jest właśnie sygnał, że nie jest źle. Zima w tym roku długo dawała się we znaki rozgrywkom piłkarskim, których wznowienie dwukrotnie przekładano. W minioną sobotę rozgrywki rundy wiosennej wreszcie wystartowały, choć Granica swój mecz musiała rozegrać na boisku ze sztuczną nawierzchnią. No trochę nam ta zima komplikuje sprawy. Przesuwa się ta liga terminowo. Myślę, że tutaj czekamy już, żeby na naturalnych nawierzchniach w końcu zacząć grać. Dzisiejszy mecz jeszcze na sztucznej, ale myślę, że już kolejne w normalnych warunkach, czyli na Bydgoskiej, i zaczniemy już normalny rytm grania. Mecz z Orłem Kolno był dla Granicy pierwszym meczem rundy wiosennej, ale wiosny już nie. Jeszcze w marcu kętrzynianie odrabiali zaległości z jesieni i także na boisku przy Kazimierza Wielkiego
pokonali zespół Dębu Dąbrowa Białostocka 4-2. Wcale tak gładko nie było tutaj. Myślę, że bardzo dużą skutecznością w tym meczu okazał się Paweł Kowalewski, bo miał sytuację 4 i 4 strzelił, także to jest akurat mecz bardzo fajnie się ułożył dla tego zawodnika. Dąb jednak pokazał się z dobrej strony, to nie był to łatwy przeciwnik, dysponował paroma zawodnikami doświadczonymi i ten mecz nie był w gruncie rzeczy aż tak łatwy, jakby to wskazywał wynik. Dobry mecz był. Pierwsze 30 minut uważam za całkiem solidne, a przy czym trochę do życzenia pozostaje kolejne minuty, gdzie no trochę spuściliśmy tempo z gry i jednak no, były te braki, nie ukrywam. Wiosną Granica zamierza walczyć o jak najwyższe miejsce w tabeli. Sukcesem zespołu byłoby miejsce w pierwszej piątce. No jak najbardziej, chcemy powalczyć o pierwszą piątkę w tabeli. Czy się uda, zobaczymy, tak? To będzie sukces? No, będzie, na pewno, nie ukrywam. No, sukcesem by było oczywiście pierwsze miejsce, tak? No, ale pieniędzy na to chyba raczej nie mamy, żebyśmy mogli awansować, także zobaczymy. Można, wiadomo, nie? Trener Wojciech Jałoszewski ma do dyspozycji kadrę szerszą niż jeszcze rok temu. Szanse gry dostaje coraz więcej młodych zawodników. Trzon drużyny jest stały od paru lat. Tutaj współpracuje nam się tutaj z zawodnikami bardzo dobrze. Także myślę, że mają od kogo się młodzi przede wszystkim uczyć tego cwaniactwa boiskowego. Z młodych chłopaków paru pojawiło się nazwisk, może tu nie będę na chwilę obecną zdradzał, ale myślę, że na boiskach sami się pokażą i kibice będą w stanie ich wyłapać. Mecz z Kolnem nie potoczył się tak, jak powinien. Faworyci, a takimi niewątpliwie byli gospodarze, nie potrafili przedrzeć się przez szczelną defensywę Orła i spotkanie zakończyło się remisem 1-1. Kolejny mecz u siebie, już przy Bydgoskiej, Granica rozegra 28 kwietnia. Za tydzień podopieczni Wojciecha Jałoszewskiego pojadą natomiast do Ełku na mecz z miejscowym Płomieniem. Andrzej Adamiak, witam w naszej debacie. Dziś w studiu Kętrzyńskiej Telewizji Kablowej gościmy dwie panie z Rady Miejskiej, panią Halinę Piasecką, byłą już przewodniczącą Rady Miejskiej. Witam państwa. I panią Urszulę Baraniewską z Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry państwu. Ciężko nie zacząć naszej rozmowy od ostatniej sesji Rady Miejskiej. Bardzo burzliwy przebieg miała pani Urszula wraz z grupą kilku innych radnych, ośmiu innych radnych złożyła wniosek o odwołanie przewodniczących, wiceprzewodniczących Rady Miejskiej. Wniosek ten udało się zatwierdzić, ale obrady były burzliwe. Skąd taka atmosfera w Radzie Miejskiej? Obrady chyba nie były burzliwe. Skończyły się bardzo szybko, jeżeli chodzi o grono 20 osób, bo tylu radnych było na początku sesji. Zostaliśmy 11 osób. No i trudno mówić o burzliwych obradach. Także nie były burzliwe. No właśnie, bo dziewięciu... Raczej skomplikowane. Dziewięciu radnych opuściło salę obrad. Czym to było spowodowane? Panie redaktorze, było to spowodowane tym, że nie mieliśmy większości. Było nas 10, nas jest teraz w grupie 10. Opozycja ma 11. I postanowiliśmy, żeby mieszkańcy nie oglądali jakichś przymówek jednego do drugiego czy czegokolwiek, że będzie spokojnie, jeżeli oddamy całość prowadzenia tej sesji opozycji i oni zrobią to, co mają zrobić, nie? My się po prostu z tym pogodziliśmy, taka jest kolej rzeczy, że taka jest demokracja, kto ma większość, ten ma władzę i z tym trzeba się pogodzić i uszanować. Choć argumentacja na sesji była trochę inna, bo swoje wyjście argumentowaliście tym, że po prostu nie ma jednej z radnych, jest nieobecna i nie wypada głosować. Tak argumentował Kętrzyn 2000. Ja mówię swoją argumentację. A argumentacja Kętrzyna 2000, jak panie to odbierają?
To znaczy, no, każdy ma prawo argumentować, jak uważał za stosowne w danym momencie. Uważali, że brakuje jednej radnej i postanowili opuścić salę. To jest jak gdyby znany mechanizm. Tak było w poprzedniej kadencji, kiedy też doszło do odwołania przewodniczącego rady i po odwołaniu też opuścili salę. No, każdy ma prawo jakoś reagować. My, jeżeli na przykład nie zgadzaliśmy się z jakimiś podejmowanymi uchwałami, po prostu nie braliśmy udziału w głosowaniu, ale na sali pozostawaliśmy. W danym momencie po prostu nie braliśmy udziału w głosowaniu, czy też na przykład albo głosowaliśmy przeciw, ale nie stwarzaliśmy takiej sytuacji, albo po prostu głosowaliśmy przeciw, tak jak było w przypadku odwołania pana Wachnika z funkcji. No, po prostu przetrwaliśmy, trzeba to przeżyć, nie pierwszy i nie ostatni raz mamy takie doświadczenia. To dla mieszkańców tak naprawdę nie ma dużego znaczenia, co tutaj się stało. No, po prostu złożony wniosek, zrealizowana sesja, pani przewodnicząca zgodnie ze swoimi uprawnieniami zwołała, wiceprzewodniczący nie zwołali komisji. I ja się cieszę z tych słów, które powiedziała pani Halina Piasecka. Mam nadzieję, że również tak samo myślą koledzy radni z klubu Kętrzyna 2000 i nie będą zaskarżać tych podjętych uchwał ze względów jakichś tam proceduralnych, że nie było komisji, które przecież normalnie mogły być zwołane, tak jak każda komisja i godzinę wcześniej odbywają się posiedzenia komisji i sesja, prawda? No ale jeżeli jest taki tok myślenia, bardzo mnie cieszy, po prostu przejdźmy do spraw miasta i róbmy to, po co nas tu mieszkańcy wybrali. Ta sprawa komisji też jest ciekawa, bo właśnie wniosek o odwołanie może się okazać, że zostanie uchylony i cała ta sesja, mówi pani, nie było burzliwych obrad, ale były obrady z kłopotami, ponieważ ze względów właśnie proceduralnych nie były. Formalno-proceduralnych, tak, no były wątpliwości. Jeszcze raz mówię, no są uprawnienia komisji, z których komisje nie skorzystały, trudno powiedzieć tu, bo mieszkańcy może nie wiedzą, o co tak naprawdę chodzi. Wniosek był formalnie poprawny. To zostało potwierdzone przez radczynię, czyli spełniał wymogi formalne. Z tym, że no sam przebieg sesji też przebiegał poprawnie. No mówi pan tam o jakimś kilkakrotnym głosowaniu. No po prostu błąd człowieka, źle przygotowane karty. Byłam w komisji skrutacyjnej. W pewnym momencie zauważyłam, że jest po prostu nie ta data. Może panie wcześniej przygotowywały te karty. No po prostu błąd jakiś się pojawił. Poprawiliśmy głosowanie, powtórzyliśmy, żeby nie było tych uchybień. Jeśli chodzi o opinię komisji, no jest w statucie zapisane, ale ustawa znowu o samorządzie gminnym tego nie precyzuje. Radca prawny też zapisał nam w jednym zdaniu, że nie jest obligatoryjne. Przewodniczący w piątek, bo tak przecież było, w piątek był tak zwany konwent rady 5 kwietnia, kiedy spotkali się przewodniczący komisji i uznali wobec tego, że nie trzeba zwoływać, skoro sesja była. Tam był kłopot z jakąś jedną komisją, ale jeżeli dwie komisje nie zostały zwołane, no to już i trzecia nie stanowiła. W związku z tym my daliśmy jeszcze czas z soboty do poniedziałku. Wszyscy byli w urzędzie, siedzieli, co prawda obok, no ale postanowili nie zwoływać. Już do pani przewodniczącej nie kieruję żadnych tam słów, jakichś tam, czy pretensji. Swoje zrobiła, zwołała, czy to sobota, no też tutaj były te opinie, że szkoda, że w sobotę, no wiadomo, coś tam się dzieje i pracownicy musieli Urzędu Miasta przyjść przecież w sobotę. Można było to zrobić w poniedziałek, wtorek, środa. Ale już sprawa poszła, dokonało się to, o co wnioskowaliśmy, o zwołanie sesji, o podjęcie uchwał. W 11 kworum było, 11-0, taki wynik wszystkich głosowań. Będzie chciał klub Kętrzyn 2000 zaskarżyć, czy jak ktokolwiek, no to poczekamy. No, jak mówię, z demokracją i jak nie można dyskutować. No szkoda, że tak się stało, po prostu trzeba wszystko przeżyć czasami w życiu. Ale wróćmy jak gdyby do spraw miejskich. Ja tylko chciałam dodać jeszcze do tego tematu, że tutaj klub PO miał wątpliwości, czy ja słusznie jako przewodnicząca postąpiłam, że tych komisji nie zwoływano. Ale skoro zwołał sesję i dokonał to, czyli nie ma do mnie pretensji,
uznał, że nie złamałam przepisu prawa, jak zresztą nie złamałam wcześniej, że wniosek może być złożony w każdej chwili, nie musi być zwoływana sesja i to moje stanowisko potwierdził radca prawny i wojewoda. Także... Nie, wojewoda powiedział, że on nie ma możliwości zmuszania kogokolwiek, nie ma takiego z nadzoru mocy prawnej, żeby zmusić kogoś do zwoływania sesji. Tak też jest zapisane, ale ja myślę, że już do tego nie wracajmy. To są takie jak gdyby sprawy wewnętrzne, tu rady proceduralne. Mieszkańcy tam i nie znają, przepraszam, tak powiem, no, takich zapisów statutowych. Jasne jest, że generalnie głosowania w sprawach personalnych są tajne, więc tak naprawdę posiedzenie komisji sprowadzałoby się do tego, że po prostu kartkę, która jest zaopiniowana przez radcę prawnego, no byśmy obejrzeli i na tym skończyli, bo jak głosować coś, co ma być realizacja tajna, w tajnym głosowaniu. A jeszcze jedno tak, myśmy nie zwoływali. My zawnioskowaliśmy o sesję, a klub nie może zwoływać, tylko zawnioskować o zwołanie. I to nie klub, tylko 9 radnych. I jak gdyby pani miała do dyspozycji dzień, w którym pani wyznaczy. Wyznaczyła pani w sobotę, my zawnioskowaliśmy o poniedziałek, po prostu dzień roboczy. Uznała pani z jakichś względów, że może lepiej, żeby to było w sobotę. Żeby to było szybciej. Szkoda tylko, że nie było tych komisji. Widocznie wiceprzewodniczący uznali, że ich nie potrzeba, skoro nie zwołali. I druga rzecz, daliśmy 48 godzin do tego, żeby były zwołane. Też nie zwołano. No więc jeżeli tu się sprawy te proceduralne pojawią, to zobaczymy, co będzie dalej. Na dzisiaj mamy przewodniczącego pana Stanisława Wachnika. A ja nie wnoszę zastrzeżeń. A pani przewodnicząca nie wnosi. Też kiedyś byłam przewodniczącą, też kiedyś odwołano. No po prostu trzeba to przeżyć. Dzisiaj jest taka większość. Jak ona będzie długo? No, było oświadczenie, że do końca kadencji. No zobaczymy. Pani mówi, nie wnosi. Nie wnosi i nie wniesie odwołania w sprawie komisji. Ja jako Halina Piasecka nie wniosę i będę wnosić. Pozostało jeszcze 8 radnych. Nie wnoszę żadnych, ponieważ ja szanuję demokrację po prostu. Dobrze, ale zostało jeszcze 8, więc trzeba by było zapytać tych pozostałych 8 czy 9, czy nie wniosą. Ale to tyle. A panie nie mają żadnych informacji na ten temat? Czy może ktoś planuje wnieść odwołanie? No ja nie mam takiej informacji. Cisza przed burzą. Zobaczymy. Na złożenie po prostu odwołania jest ustawowo miesiąc czasu. Nie? Może 30 dni pracuje. 30 dni, tak. I może to zrobić każdy, nawet mieszkaniec Kętrzyna, no, więc mówię. Nie możemy nic mówić, że wszystko jest na razie w porządku. Cisza przed burzą, panie redaktorze. To ja zapytam, skąd w ogóle pomysł zmian? Co takiego było we władzach Rady nie tak, że postanowił klub, no może nie klub, 9 radnych postanowiło zmienić przewodniczącego. A chciałby pan dalej kontynuować ten temat, a ja bym proponowała przejść dalej, bo jak gdyby powiedzieliśmy jednym zdaniem i tak jak pani przewodnicząca była przewodnicząca, powiedziała, że być może nie przyszła dlatego, żeby po prostu nie doszło do jakichś takich różnych sobie wytykania spraw. To ja myślę, że na tym etapie zostawmy to. Zgłosiliśmy, złożyliśmy wniosek, napisaliśmy, dlaczego państwo to też podali do publicznej wiadomości. Gazety to napisały, nic więcej nie chcę dodać w tym zakresie. Pani sobie do zarzucenia nic nie ma z tego, co nie, nie mam nic do zarzucenia, tym bardziej, że jeżeli były jakieś, czy do budżetu wnioski Platformy, czy innego klubu, wszystkich jednakowo żeśmy traktowali i wszystkie wnioski chcieliśmy, żeby wchodziły jak najwięcej w ramach środków finansowych Urzędu Miasta. Także nie mam sobie zupełnie nic do zarzucenia, tym bardziej, że mówię, że kilkakrotnie, kiedy mi zarzucano, że jakiś tam przepis złamałam, okazało się, że nie. Dlatego spokojnie opuszczam to stanowisko. Nie, ja będę konsekwentna i powiem, że nie, ale być może okaże się po prostu w perspektywie, jakie tematy po prostu były, no, były zarzuty, myślę, że uzasadnione, które spowodowały, że jako grupa radnych postanowiliśmy wnieść o zmianę w tak zwanym konwencie rady. Były, to myślę, że to z czasem nawet dzisiaj już widać kwestia właśnie opiniowania pewnych inwestycji ważnych dla miasta. Przykład tego targowiska, dzisiaj właśnie zachodziłam
na nasze targowisko miejskie poproszono mnie i rzeczywiście pytano mnie się, jak to się stało, żeście nie zareagowali. Ja mówię, my mieliśmy tak naprawdę raz, kiedy była uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu, bo może mieszkańcy tego nie wiedzą, ale w budżecie 2012 roku to jest w ramach kredytu 2 800 000, znaczy kredyt nie był 2 miliony, ale łączna inwestycja, kiedy nam tyle wynosiła, kiedy otrzymaliśmy tylko jakiś tam rzut poziomy tego targowiska, trudno było się zorientować tak naprawdę o wyglądzie zewnętrznym. No, jest zatwierdzone, jest wszystko już na takim etapie, że to już się realizuje, tylko radni proszę przyklepać, żeby tam po prostu były pieniądze zabezpieczone. Mamy środki zewnętrzne, bo to wiadomo, że to jest również ze środków zewnętrznych. No i proszę bardzo, no i albo głosujcie, albo nie. No i jakbyśmy przejrzeli protokoły sesji, no to właśnie jako klub radnych PO mówiliśmy, że to jest po pierwsze i od razu mówiliśmy, że za drogo. Zresztą rozmawialiśmy tutaj w tym studio w zeszłym roku. Od razu wnosiliśmy uwagi, że coś z tym targowiskiem będzie nie tak, znaczy jest to błędna inwestycja. No i być może gdyby tak zwany konwent rady tym tematem inwestycji się nie tylko tym, ale innymi bardziej interesował i dawał pod obrady komisji, bo już na sesji to już o tych sprawach przecież się wówczas nie dyskutuje, to po prostu no, można byłoby się ustrzec błędów. Ale ktoś powie, nie robi ten, co nic, nie robi błędów ten, co nic nie robi. No i błędy każdemu mogą się zdarzyć, tylko no szkoda, że tak kosztowne. Trzeba będzie przerabiać. Ja mam nadzieję, że będą podjęte jakieś kroki w tym zakresie. No coś trzeba zrobić z targowiskiem, ale to myślę, że to nawet nie do pani jest pytanie. Oczywiście, to nie jest wina przewodniczącej rady. No oczywiście, tak ja, a i dlatego właśnie podkreślam, że to powinno być dziać się wcześniej na komisjach. Powinniśmy mieć te materiały, możliwość wypowiedzenia się. No zawsze więcej oczu, to jakieś można elementy zauważyć, prawda, podpowiedzieć. No ale burmistrz niechętnie korzysta z podpowiedzi, szczególnie klubu Platformy. Pani jako przewodnicząca rady, która wtedy była przewodniczącą, zajmowała się tym targowiskiem, ma coś do zarzucenia sobie? Sobie nie, powiem szczerze, bo wszyscy mieli taką samą szansę zgłoszenia czegoś, zauważenia. Nikt nie zauważył, tylko każdy widział kredyt, nie? Ale kredyt, oprócz kredytu, były środki unijne, znaczy się zewnętrzne i tych środków nie chcieliśmy zmarnować. Powiem szczerze, że na planie, na rzucie wyglądało to targowisko bardzo ładnie. Ja sama je oglądałam i na planie wyglądało, ale nikt, i łącznie z moją osobą, nikt nie przyjrzał się, jakie są tam rozmiary, jaka jest wielkość tych stanowisk, bo najwięcej zarzutów jest właśnie do wielkości tych stanowisk, nie? Że to są takie do dachu, wysokości ogóle, dachu. Ale proszę mi pani Urszulo nie przerywać, ja pani szanuję panią, ja panią i nie też przerywam pani. I proszę tak dalej postępować przy tej debacie. I wysokości wiatr mają do tych betonów, ale to jest taki okres zimowy robienia jeszcze. Tam będą jeszcze prowadzone prace, bo rozmawiałam na ten temat z burmistrzem Degórskim. Będą robione prace. Będzie robione jeszcze za targowiskiem, parking będzie robiony. Będą tam możliwości na te stragany, namioty takie. Także troszeczkę się problem rozwiąże. No na pewno nie jest jeszcze skończone. Te betony wyglądają troszeczkę nieestetycznie, takie niewymalowane, takie nieukwiecone. No i ja sama nie jestem zadowolona z tego targowiska, ponieważ jestem handlowcem, oprócz tego, że jestem radnym. No i jak zobaczyłam, jakbym ja miała stać w tym stanowisku, to źle bym się tam czuła i bym nie miała możliwości rozłożenia swojego towaru w pełni. No i troszeczkę ludzie są też przyzwyczajeni, nie, że musi być przestrzeń, nie? Coraz bardziej przestrzeń. Tak jak giną te malutkie sklepy nieraz, potrzeba większych przestrzeni dla ludzi, tak samo jest na targowisku, nie? Każdy potrzebuje przestrzeni, a tej przestrzeni zabrakło. A to, co mówi pani Baraniecka, że
radni na komisjach nie mieli zbyt wielu materiałów, zbyt wielu informacji na temat tego targowiska. To prawda? No taka częściowa troszeczkę prawda. Wie pan, no nie mogę powiedzieć, że, bo jeżeli ktoś chciałby głębiej się w ten temat wejść, to była taka możliwość, bo się idzie wtedy do osób kompetentnych w urzędzie i się ogląda te plany, przegląda się dokładnie, ale nikogo praktycznie, no przyznam się, że dogłębnie wyglądało, na rysunku wyglądało to ładnie i sprawa sporna to był tylko i wyłącznie kredyt przy targowisku. Także oddajmy sprawiedliwości słowa, że nie wygląd wyglądał na planie bardzo ładny, nie? Potem się okazało, że troszeczkę było bel, nie? A i który trzeba poprawić, no i władze będą poprawiać, bo ani burmistrz nie jest zadowolony z tego targowiska, ani nie są zadowoleni mieszkańcy, ci co mają korzystać, także jest ogólne niezadowolenie, no że targowisko nie wyszło tak jak powinno, nie? Ale wszystko się da naprawić, każdy błąd, także myślę, że i to ulegnie poprawie. Tym tematem targowiska tak płynnie przeszły panie od sytuacji w Radzie do sytuacji już bieżącej naszego miasta. Czym jeszcze w Radzie Miejskiej radni żyją i są podzieleni? Bo wiem, że na przykład budowa sali gimnastycznej także podzieliła radnych. Tak, bardzo. Także tutaj nie mogę się zgodzić z wieloma zdaniami, że tam jest połowiczna prawda, albo że radni tak zwani opozycji mają wpływ na to, co decyduje burmistrz. Umówiliśmy się, że sobie nie przerywamy, tak? Radni opozycji nie mówiłam. Wszyscy radni, pani Urszula. Czy wszyscy radni, ale my w szczególności. Przykład tegorocznego stanowiska w sprawie robót publicznych. Dostaliśmy już gotowy, bez możliwości konsultacji. Kiedyś, kiedyś na początku klub Kętrzyn 2000 miał tak zwaną mniejszość z burmistrzem, to nas zapraszano na konsultacje. Rozmawialiśmy, które zadania w ramach robót publicznych będą robione i ustępowaliśmy z któryś, które uważaliśmy za zasadne. Prosiliśmy, żeby były realizowane. Oczywiście potem z czasem okazało się, że tak jak ulica Łokietka, do tej pory nasz wniosek nie jest robiony, znaczy nie jest realizowany. Wnioskowaliśmy, żeby ulica Łokietka, Łokietka przede wszystkim, została zaliczona do dróg miejskich. No bo każdy wie, gdzie ona leży między blokami. W związku z tym, jakby była miejska, szybciej byłaby zrobiona, nie byłoby tej kwestii. 50% powiat pieniędzy, połowę miasto, a kwestia zaliczenia jej do ulic miejskich to jest właśnie kwestia Rady Miejskiej. Ale w momencie, kiedy nie ma uchwały w tym zakresie i akceptacji burmistrza, to radni takich uchwał nie mogą przegłosować. Także znany chodnik na ulicy Sobieskiego, teraz kiedyś wrzucany ciągle i gdzieś tam odkładany był i miał być zrobiony. Dzisiaj w ogóle wypadł ze stanowiska Rady Miejskiej, jeżeli chodzi o realizację robót publicznych. Nie ma już tego zadania, no bo może ulica kiedyś będzie robiona przez powiat. Czyli ci mieszkańcy od 3 lat widzieli w planach Rady Miejskiej i w planach prac publicznych, że będzie ten chodnik robiony. W tym roku już nie ma, także trudno powiedzieć, że my mieliśmy wpływ, a z salą gimnastyczną to jest to samo. Odbyło się posiedzenie takie robocze, na którym przyszli nauczyciele, przyszedł były dyrektor i powiedziano, że cieszą się bardzo z tej sali, zresztą z każdej z sali będą się cieszyć, ale jeżeli chodzi o powierzchnię tam zaplanowane, no będzie zbyt mało. Oczywiście następnego dnia pani dyrektor tak przygotowała rozkład zajęć, że już się wszyscy mieszczą bez pewnej powierzchni, w której jest planowany bilard. No i oczywiście można powiedzieć tak, no burmistrz ma bardzo świetny, super pomysł, będzie sala bilardowa i od razu ustawia nas w takiej roli, że my jesteśmy przeciwko. A my jesteśmy tylko za tym, żeby ta sala była naprawdę już zabezpieczeniem dla tej szkoły, dla wszystkich dzieci. No i tu nas pan burmistrz w żaden sposób nie słucha, zgłaszamy wnioski, a tutaj jeszcze wrócę do ostatniego zdania. Ja na kilku komisjach i na sesji prosiłam i wnioskowałam o to, że jeżeli robimy inwestycję ważną dla miasta, dajmy
koncepcję zagospodarowania, rozmawiajmy, ale nie na tej zasadzie, że my powiemy swoje, a burmistrz i tak zrobi swoje. Tak jak w tej chwili z Górką Poznańską. Zlecił dokumentację, powiedział koniec dyskusji, tak? Bo wy za długo dyskutujecie, nie będę przeciągał sprawy. Ktoś tam jeszcze, szef którejś z komisji to zagaił. Oczywiście za często tam niektórzy radni za bardzo są dociekliwi. Nie potrzeba tak długo dyskusji, trzeba zamknąć temat. No i zobaczymy, czy będziemy za te kilka milionów tą Górkę Poznańską zagospodarowywać. A dokumentacja już jest w tej chwili w realizacji. Więc znowu będziemy przed takim faktem postawieni. Jest dokumentacja, więc róbmy wobec tej, zgodnie z tą dokumentacją. Mieszkańcy może do końca też jak gdyby no, oczekują, że będzie zrobione, ale nie widzą tej strony finansowej, bo uważają, że, no, że to się jakoś tam da radę wszystko połączyć finansowo. Ja muszę dodać do tego, uważam, że roboty publiczne były dyskutowane chyba dwa razy na komisjach, Paniuszu. Na jednej pani nie była, to pamiętam dokładnie, nie, a na drugiej... Pani chyba żartuje, bo będzie pani przepraszać, jeśli pani się nie tego... Nie, na pewno było to na... Byłam na wszystkich komisjach. Może pani powiedzieć, jeżeli było kiedyś jakieś spotkanie nieformalne, no to jest inna kwestia. Było jedno spotkanie nieformalne w sprawie strategii, a nie w sprawie robót publicznych. Pani Kolinko, no, proszę, niech pani zważy słowa, bo ja na wszystkich komisjach byłam. Zawsze. No możliwe, ale w każdym bądź razie mi się wydaje, że na temat robót publicznych dużo żeśmy dyskutowali. Nie, to było przed sesją. 26 marca podejmowaliśmy stanowisko w sprawie robót publicznych i materiały przyszły na 5 dni. W robotach publicznych znalazły się takie tematy, które nie były załatwione od 8 lat. Od 8 lat mieszkańcy pisali pisma i teraz wprowadziliśmy te tematy, więc ja uważam, że jeżeli któraś tam ulica czeka 3 lata, to nie 8, nie? I są pisma i były zgłaszane to na konsultacjach budżetowych przez ileś urosło w niektórych sprawach właśnie, które tylko wymagały trochę pracy w robotach publicznych. Są pisma z 8 lat i te wszystkie zaległości są robione. Myślę, że roboty publiczne dają bardzo dużo dla miasta. Miasto ma i wygląd. Jeżeli chodzi o ulicę, gdzie nie będzie robiony chodnik, burmistrz wyraźnie odpowiedział, zastępca burmistrza, że tam jest potrzebna kompleksowa praca. Cała ulica łącznie z chodnikiem. I to już jest nie w ramach robót publicznych, tylko raczej to powinno być w ramach inwestycji. Więc trzeba mówić troszeczkę obiektywnie, no nie tylko na burmistrza. Uważam, pani Urszulo, że trochę pani zapomina czasy, kiedy w poprzedniej kadencji ja byłam w opozycji, a pani była po drugiej stronie. Nie, byliśmy razem. Nie. Była ja pani nie. Na początku kadencji, pani Urszulo, była pani przeciwnej. Umówiliśmy się, że tutaj nie będziemy sobie wytykać jakiegoś. Ale ja nie wytykam, tylko ja mówię. I wtedy chciałam pani przypomnieć, że również nie było rozmów na temat inwestycji takich, jakich pani teraz oczekuje. Ale nie wasza byłam, strona, nie byłam wasza strona też nie była pani przewodniczącą, ale... Byłam sobie zwykłym radnym. Pani była, ja do pani nie mówię, że to jest wina pani, ale takie czasy były, że też opozycja nie miała zbytnio do powiedzenia. Teraz państwo są przy władzy, mogą państwo wszystko zrobić tak, jak sobie wymarzyli, czy jak sobie po prostu sytuacja będzie wymagała danej sprawy. Także uważam, że się nie powinno wracać ani do przeszłości, ani wypominać, bo zawsze któraś strona będzie niezadowolona z jakiegoś działania, komuś się coś nie będzie podobać. Nie ma tak na świecie idealnie, żeby wszystko wszystkim się podobało. Także... Ale ja jestem konkretną osobą. Sala gimnastyczna to nie jest wypominanie, to trwa w tej chwili. Dokumentacja jest w trakcie realizacji. To wszystko przed nami, więc jeżeli chodzi potem o już budowę, bo przecież jeszcze nie jest budowana, więc jest wszystko możliwe do zmiany. Więc my mówimy, klub Platformy Obywatelskiej mówi stop pomysłowi, który przedstawił burmistrz. Uważamy, że powinny być tam dwie sale. Jedna sala, ta zaplanowana na poziomie szkoły i ta niżej, żeby tam była taka powierzchnia druga dla dzieci młodszych. I także ja nie idę wstecz. A poza tym musimy też powiedzieć konkretnie. Rada Miejska władzę ma tylko w tym zakresie, że zatwierdza zmiany w budżecie. Tak naprawdę władzę ma burmistrz. Burmistrz ma władzę, więc trudno mówić tu o władzy, że tam radni mają.
i mieszkańcy muszą wiedzieć, radni władzy nie mają. Radni mogą przytrzymać budżet, jeżeli uważają, że niektóre inwestycje są złe. I pamiętać o tym, że jeżeli burmistrz będzie łączył sobie różne zmiany razem, to po prostu będzie ktoś wówczas na tym cierpiał, bo na przykład nie będzie zmian dokonanych czy w jednostkach kultury, czy w MOPS-ie. Także tu jest ta kwestia, żeby być po prostu uczciwym. Władzy, tutaj nie mówmy o władzy, mówimy tylko o być może innym sposobie funkcjonowania w Radzie, być może bardziej otwartym. Myślę, że pani Piasecka miała świadomość, że czasami że się funkcyjnymi bywa i cieszę się, że ma taką postawę co do tego, że coś tam się zmieniło w Radzie, że nie ma do tego żalu. No. Nie, absolutnie nie mam żalu. Potwierdzam to z takim nastawieniem, że się jest przewodniczącym, potem się nie jest. Zostałam przewodniczącą i dlatego teraz absolutnie zgadzam się z decyzjami moich kolegów. No dobrze, to jeszcze tak na koniec sprawa na pewno śmieciowa, bo też pan chyba chciałby o to zapytać. Do sprawy śmieciowej zaraz jeszcze przejdziemy, ale mam jeszcze pytanie odnośnie właśnie kwestii robót publicznych, tego o czym... Dokończę tylko. Naprawdę mówię i potwierdzam pani i chcę przypomnieć, nie było żadnych takich poważnych rozmów na komisji. Jedna była komisja, na której po prostu dano 33 pozycji. Krótko mówiąc, włożono wszystko, więc burmistrz będzie wybierał te zadania, które będzie uważał za istotne z własnego punktu widzenia, tak samo dla tych grup, które wnioskują. No, choćby dzisiaj robi to tą drogę wewnętrzną między ulicą Reja i Kajki. Tutaj od strony amfiteatru mieszkańcy, ja pierwszy raz się z tym wnioskiem spotykam. Nie wiem, jacy tam mieszkańcy wnioskowali, że robimy taką drogę wewnętrzną między Reja a Kajki. Tam w tej chwili już przy garażach. Nie wiem. Skąd to się wzięło? No jest taki pomysł burmistrza, burmistrz ma prawo, zlecił dokumentację, jest w trakcie, firma Dromo wykonuje, no i koniec. Z pani słów tutaj wynika jasno, że według pani ta współpraca rady z burmistrzem nie układa się najlepiej. A pani jako przewodnicząca, jak oceni współpracę z burmistrzem? Ja większych zastrzeżeń nie mam do współpracy, mówię od razu. Jeżeli były jakieś tematy zgłaszane przez opozycję, zgłaszałam to burmistrzowi, w większości przychylał się. Uważam, że naprawdę wiele tematów dla mieszkańców załatwił, że zobaczyłam inne oblicze burmistrza, bo burmistrz jest impulsywny i go na zewnątrz wszyscy oceniają po sposobie jego działania, po reakcji na różne sprawy. Ale stwierdziłam, że jeżeli chodzi o sprawy mieszkańców, to dobrze dba. Że stara się o niektórych sprawach, z którymi na dyżur przychodzili mieszkańcy do mnie. Nie wiem, ale mówił, że nie wiedział i załatwiał praktycznie od ręki, więc ja nie mogę większych zastrzeżeń mieć do burmistrza. Wiem, że jeżeli się jest tyle lat burmistrzem, to już kiedy z każdej strony się jest atakowanym, to mogą puszczać te nerwy i te reakcje nie zawsze są może właściwe pod publikę, ale burmistrz jest człowiekiem czynu, więc można przymknąć oko na reakcję każdego człowieka, bo każdy ma sposób. Wydaje mu się, że dobrze prowadzi coś, a w gruncie rzeczy druga osoba ocenia inaczej. Także nie będę oceniała burmistrza. Uważam, że dla miasta zrobił przez swój okres dużo, pomimo, że nie powiem, że nie miałam zastrzeżeń, nie? Jakichś tam drobnych. Miałam i jako w opozycji będąc zgłaszałam je i będąc razem niby w grupie burmistrza też zgłaszałam te zastrzeżenia i walczyłam nie o jednego. Nie, ja po prostu słucham i nie mogę uwierzyć, że pani to mówi. No, każdy ma swój punkt widzenia. Ja tylko pytam się, proszę mi powiedzieć, może i mieszkańcy odpowiedzą. No, proszę mi powiedzieć, jaki jest sens wydawania gazety, która w tej chwili wyszła, tak?
Czego zabieramy chleb dla tych, którzy do tej pory wydają te gazety? Dlaczego miasto ma ponosić koszt wydawania takiej gazety? Zatrudnione są osoby. No można powiedzieć, no w ten sposób się tworzy miejsca pracy. Rozmawialiśmy o tym, że informacja turystyczna, która obecnie została umieszczona na placu Piłsudskiego 10, mogłaby się spokojnie mieścić w loży. Dzisiaj, czy w ratuszu. Dzisiaj są to dodatkowe powierzchnie do utrzymania, pięknie wyposażona. No i co? I gazetę się pisze, tak? Wypuszcza się gazetę. No, spytamy się, jaki jest koszt wydania takiej gazety roczny na przykład. I jeżeli my poruszamy sprawę, czy ja poruszałam ostatnio sprawę muru wjazdowego tutaj przy zamku już któryś rok, a pan burmistrz mówi, ale to, bo to bardzo drogo i tak dalej, no to bardzo wiemy, że... przepraszam, powiedział, ale, to od konserwatora zabytków no, zależy ale, decyzja. Nie, nie, powiedział zupełnie co innego. Powiedział, że po prostu droga jest ten remont, czy dokumentacja związana z tym, że to są sprawy związane właśnie z konserwatorem, że to drogo. No i co z tego, że drogo? Ale trzeba to zrobić. I jeżeli się teraz inwestuje pieniądze gdzie indziej, no to sobie odpowiedzmy na pytanie, no trzeci rok czy drugi rok już ten mur tak wygląda, jak wygląda, to i tak go trzeba zrobić. To no co odwlekać, że zmieni się konserwator? No to jak się zmienił tylko osobowo, a nie, nie jeżeli chodzi o funkcję. Pani Urszula, wydawanie jeżeli... publicznych pieniędzy przez pana burmistrza według nas jest oceniane źle. Naprawdę jest źle. A jeżeli chodzi o miasto, podzielam pani pogląd, jest utrzymane, ale dzięki czemu? Dzięki temu, że system funkcjonuje. Spółka komunalna ma umowę z miastem podpisaną, roboty publiczne idą, gdzie my jako radni zagłosowaliśmy za to, żeby były na to pieniądze przekazane. I jeżeli to jest, to idzie, to czy to będzie pan hećman, czy będzie inny burmistrz, który będzie kontynuował to, to tak samo miasto będzie w porządku. Pamiętajmy, że wcześniej robót publicznych nie było. I bardzo dobre. Inni narzekają na te roboty publiczne, że to jest zbyt krótki okres zatrudnienia, ale moim zdaniem dobrze jest, choćby na ten okres krótki. Więc tutaj no, rola burmistrza prosiłabym nie gloryfikować. Proszę zobaczyć, jeżeli się planuje ileś milionów na zagospodarowanie Górki Poznańskiej, to proszę powiedzieć, jak ten budżet wytrzyma, skoro jeszcze trzeba zrobić stadion przy ulicy Bydgoskiej. Trzeba zagospodarować kolejne 2 hektary, które są przy tutaj tak zwany ogród ekologiczny przy szpitalu. Tak? Teren przy ulicy Wierzbowej, place zabaw, które miały być co roku oddawane na osiedlu, na przykład na tak zwanych Falklandach. Więc tych zadań jest tyle, w ramach posiadanych środków to trzeba robić. A teraz tak jak powtórzę, no dobrze, zrobiliśmy to targowisko. Dobrze, że są środki zewnętrzne, ale ponad 1 000 000 pójdzie z naszych pieniędzy. No i za co? Ktoś powiedział, no chociaż zrobilibyście zadaszenie. My już się w sprawę targowiska niewiele możemy tutaj wdać. No bo to jest sprawa techniczna, sprawa teraz tego wniosku realizacji unijnego i to sprawa burmistrza, proszę tam pytać. On podejmował decyzję o takiej koncepcji, o takim sposobie zagospodarowania tego terenu. Radni dostali tylko informację, jest. Koniec, kropka. Ja tylko powiem, że każdy ocenia to różnie. Znam wiele głosów mieszkańców, nie mówię o targowisku. Tutaj to widzę większość negatywnych opinii i przyznaję to, ale ogólnie, jeżeli tu mówimy o pracy, jak pani Urszula mówi, burmistrza, jedni widzą zalety, drudzy widzą wady. I powiem tylko tyle, że osoby, które przyjeżdżają do Kętrzyna, widzą bardzo duże zmiany. I wszyscy powtarzają, że trzeba dużego uporu w dążeniu po prostu, żeby to miasto miało taki wygląd, żeby ulice się poprawiały, żeby po prostu mieszkańcom żyło się tutaj lepiej, że każdy chwali, po prostu musicie mieć dobre władze, że właśnie tak postępują, więc ja nie będę komentowała tam jakichś drobnych decyzji, bo mówię, w pracy jest różnie. Ja też miałam zastrzeżenia do inwestycji nawet basenów, że ona jest taka droga, że w innych miastach budowano to taniej. Także ja przyznaję część racji pani Urszuli, nie, ja się z nimi zgadzam, że niektóre tam rzeczy były w życiu za drogie czy tamten, ale nie zgodzę się na przykład z wyjaśnieniem dotyczącym muru.
na przykład, bo burmistrz wyraźnie powiedział, że nie ma jeszcze decyzji konserwatora zabytków, że bez tej decyzji nie może nic zrobić, wydać publicznych pieniędzy, bo potem przyjdzie... Jest złożony wniosek, pani przewodnicząca, w ogóle? Jest złożony, są pisma i nie ma decyzji. Nie ma decyzji, pani Urszulo, i teraz się pani przekona. No ma pani swojego przewodniczącego zajść, dokładnie. Nie ma, żeby mieszkańcy wiedzieli, on nie ma wpływu na to, czy dokumentacja, czy zadanie jest realizowane. Ale ma wpływ na to, że może sprawdzić, że taki wniosek poszedł. Nie będzie się mówiło, że się nie poszedł wniosek do konserwatora. Także, bo już kończymy. Także myślę, że każda ocena jest z każdej strony inaczej, nie? Także... Myślałam, że trochę więcej tu usłyszę, bo mieliśmy okazję przed sesją 26 marca mieć komisję w sprawie właśnie tego regulaminu gospodarki odpadami komunalnymi, kiedy komisja, w której ja uczestniczyłam, no po prostu graniczyła z, no bym powiedziała, z niedopuszczalną formą prowadzenia takich obrad. I dlatego też na sesji nie wzięłam udziału w głosowaniu dotyczącej tej uchwały. Myśmy jako klub PO wnioskowaliśmy o inny sposób segregacji śmieci na początek, na tak zwane mokre i suche. No burmistrz nawet nas nie dopuścił, od razu powiedział, że to cofamy się w średniowiecze. My powiedzieliśmy, no dobrze, to w średniowiecze jak Gdańsk możemy się cofnąć. No ale burmistrz nie dopuścił do żadnej merytorycznej tak naprawdę rozmowy. Komisja była na dzień przed sesją, czyli nic nie można było zrobić. I mamy ten sposób, który jest zaprezentowany, pojawią się chyba ulotki, bo to już ciąży ten obowiązek na burmistrzu. I tak kończąc, no też mogę powiedzieć, że jestem niezadowolona z ustawy, którą przyjął Sejm w związku z tym, że całą odpowiedzialność zrzucił na samorządy, na organizację przetargu kilkumilionowego, który też nie jest dobrym rozwiązaniem. Miasto moim zdaniem powinno tylko sprawdzać, czy ludzie mają podpisane umowy, prawda? A nie organizować przetarg i też ktoś mówi, no wtedy z rynku może ktoś wypaść. Byłoby zdecydowanie lepiej, gdyby właśnie ludzie mogli wybierać, z kim chcą sobie podpisać taką umowę. No ale przepis prawa jest, a my decydowaliśmy w jaki sposób tylko. Powiem więcej jeszcze o tej ustawie, że ta ustawa wprowadziła w kłopot nie tylko miasto Kętrzyn, ale tak, w całej Polsce. Generalnie jest ogólny chaos z tą ustawą, są przepisy niedograne, takie troszeczkę nieżyciowe, może bardziej pod Unię niż pod nasz tutaj krajowy rynek. I dlatego mamy taki kłopot z tą ustawą. Myślę, że będzie ona poprawiana i jakoś tam się ułoży, bo mówię, miasto może tutaj akurat w minimalnym stopniu cokolwiek poprawić. Ustawa śmieciowa budzi wiele kontrowersji. Tak. Na pewno do niej będziemy jeszcze nie raz wracać na naszej antenie. Dzisiaj dziękuję serdecznie paniom za przybycie do naszego studia, za rozmowę. Moimi państwa gośćmi były dzisiaj radne pani Halina Piasecka i pani Urszula Baraniecka. Dziękuję bardzo. Dziękuję za zaproszenie do studia. Dziękuję za przybycie. Wznawiam drugą część sesji, która została przerwana 6 kwietnia. Stwierdzam prawomocność, jeżeli chodzi o ilość radnych na sali. Telefony do połączenia. I teraz tak, nie przystąpimy do porządek państwo macie. Zostało odczytane 6, natomiast kwestia teraz natury, proszę. 6 nie było odczytane. Nie było odczytane, nie było szans. Mieliśmy materiał w tym. Dziękuję za słuszną uwagę. Czy państwo odczytać porządek? Czy wystarczy to, co otrzymaliście do domu? Jasne.
Ja może poproszę panią mecenas o wyjaśnienie sprawy, ponieważ komisje stałe nie mają opinii, nie zostały zwołane w czasie, w terminie odnośnie tych uchwał. Wiadomo, że personalne nie wymagają tego, tak jak zostałem poinformowany przez panią mecenas. Natomiast były osoby zainteresowane, jeżeli chodzi o komisję, były zainteresowane, żeby takie opinie były. I czy w tym momencie Rada nie narusza jakichś przepisów ewentualnie złamania prawa? Bardzo proszę o wyjaśnienie. Jest taka sytuacja, że pojawiła się wola komisji stałych do zaopiniowania projektów uchwał, które znajdują się w porządku obrad. Nie ma obligatoryjnego opiniowania przez komisję tych uchwał personalnych, natomiast każda komisja ma takie uprawnienie. W świetle statutu wydaje się, że w tym momencie podejmowanie tych uchwał bez zaopiniowania przez tę komisję spowoduje naruszenie przepisów prawa. Nie wiem, czy są do mnie jakieś pytania. Tego uprawnienia komisją odebrać nie można. Słucham. Bardzo proszę, pani radna Baranicka. Na jakiej podstawie pani mówi o uprawnieniach komisji, skoro taką wolę, rozumiem, tylko przewodniczący wyraził, kiedy prosiłam od razu w dniu 6 po otrzymaniu, dokładnie 5 po otrzymaniu zawiadomień o zwołaniu nadzwyczajnej sesji, wysłałam zapytanie, dlaczego nie ma zwoływanych komisji stałych rady. I nie otrzymałam do tej pory żadnej odpowiedzi, z jakich przyczyn do dnia dzisiejszego nie zostały zwołane komisji. Co takiego się stało, że przewodniczący komisji nie zwołali ją przed sesją 6 kwietnia? Dlaczego ta wola teraz się pojawia, a dlaczego tej woli nie było 6? To znaczy to nie jest pytanie do mnie. Ja mogę się wypowiedzieć na temat przepisów, ale ja nie znam powodów, dla których te komisje nie zostały zwołane, więc ja nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Dalej. Jak można zmusić przewodniczących do zwołania komisji? Odpowiadam, jeżeli przewodnicząca nie zwoła tej komisji, takie uprawnienie należy do wiceprzewodniczącego rady i te komisje zostaną na pewno zwołane, tak? I jeszcze tak, poprosiłam poprzedniego dnia o opinię prawną tutejszej kancelarii pana Macieja Sikorskiego. Dzisiaj wpłynęła ta opinia, czyli opinia z dnia dzisiejszego, w której wyraźnie czytamy, że nie są obligatoryjne, wymagane zaopiniowanie przez komisje stałe problemowe właśnie zaproponowanych projektów uchwał. Oczywiście pozostaje to uprawnienie do zapoznania się z przedmiotowymi projektami oraz wyrażenia co do ich opinii. I jeżeli takie uprawnienia nie zostały, z takich uprawnień komisja nie skorzystała przed zwołaniem sesji, jak również przed drugą częścią, czy nadal to uprawnienie funkcjonuje? Ja nie wiem, czy komisje z tego nie skorzystały, czy skorzystały. No nie skorzystały, bo nie zostały zwołane. Nie zostały zwołane, ale to nie znaczy, że komisje z nich nie skorzystały. To moim zdaniem są dwie różne sytuacje. Komisje mają takie uprawnienie i należy im to uprawnienie zapewnić. W jaki sposób? W jaki sposób? Zwołać komisję. Jeżeli, jeszcze dalej, jeżeli ja bym prosiła, żeby odczytać dokładnie treść przegłosowanego wniosku i wolę radnych z dnia 6 kwietnia, czyli 48 godzin temu. Dodatkowe pytanie, przepraszam, do tego, co zadaje radna Baranicka, bo pani mówiła o woli komisji. Gdzie jest zapisana wola komisji odbycia tychże komisji w przedmiotowym temacie? To pytanie akurat do mnie w tym układzie. Jeżeli chodzi o wolę komisji, no radni mogą, ale nie muszą. To jest jedna. Proszę? Mam maila, jeżeli chodzi o... Jest pan przewodniczący
Komisji Rozwoju i Finansów po otrzymaniu informacji z Biura Rady o takiej potrzebie niezwłocznie zgodnie z zapisami statutu komisja zostanie zwołana. To jest jedno. I drugi mail. Nie, to wszystko. Dzięki. Komisja Rozwoju i Finansów. Ale ja bym prosiła, żeby odczytać dokładnie zapisy wniosku, który został przegłosowany 6 kwietnia, gdzie wolą radnych było wyznaczenie terminu komisji na 15 i przewodniczący komisji statut nie skorzystali ze swoich, nie wywiązali się ze swoich statutowych obowiązków, bo byli obowiązani zwołać. I jeżeli nie zwołali, to znaczy, że uznali, że takie opinie nie są wobec tego potrzebne do realizacji sesji, która się odbywa. Pani Przewodnicząca, problemy się, jeśli chodzi o możliwość zwołania dwóch komisji. W tej chwili mamy jednego przewodniczącego na sali, pana Bronisława Goździewskiego, który może taką komisję, której przewodniczy zwołać, natomiast pozostałych przewodniczących nie ma na sali i one się nie odbędą, bo to prawo do zwoływania komisji mają tylko póki co oni, a nie zostały odwołani. Dziękuję. Trzymałem do obsługi Rady regulamin głosowania w związku z sprawie odwołania Rady pani Piaseckiej. Pozwoli pan, że ja go czytam, to co przygotowała obsługa Rady, dobrze? Z pełnym szacunkiem dla pana osoby, niemniej proszę włączyć mikrofon. Regulamin głosowania wniosków w sprawie odwołania radnej Fali Krystyny Piaseckiej z funkcji przewodniczącej Rady Miejskiej w Kętrzynie przeprowadzonego na sesji w dniu 8 kwietnia 2013 roku. Punkt pierwszy. Głosowanie wniosków w sprawie odwołania przewodniczącego Rady Miasta Rady Miejskiej w Kętrzynie przeprowadza wybrana spośród radnych komisja skrutacyjna. Punkt drugi. Głosowanie odbywa się przy pomocy kart do głosowania, które sporządza i rozdaje radnym komisja skrutacyjna po stwierdzeniu przez Radę, że wniosek o odwołanie przewodniczącego Rady spełnia wymogi formalne. Karty opatrzone są pieczęcią Rady Miejskiej w Kętrzynie. Punkt 3. Podczas głosowania na sali znajduje się parawan umożliwiający radnym tajne i dyskretne dokonanie wyboru kandydata na kartę do głosowania. Punkt 4. Głosowanie odbywa się na sesji poprzez wywołanie przez członka komisji skrutacyjnej według listy obecności nazwiska radnego, który po otrzymaniu karty udaje się do wyznaczonego miejsca na tajne głosowanie. Dokonuje wyboru na karcie głosowania, następnie podchodzi do urny i w obecności komisji skrutacyjnej wrzuca do niej kartę do głosowania. Punkt 5. Po przeprowadzeniu głosowania komisja skrutacyjna ustala wynik głosowania i sporządza protokół, który podpisują osoby wchodzące w skład komisji skrutacyjnej. Punkt 6. Wyniki wyborów ogłasza przewodniczący komisji skrutacyjnej poprzez odczytanie protokołu na sesji. Punkt 7. Odwołanie przewodniczącego Rady Miejskiej w Kętrzynie następuje bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy stałego składu Rady. Punkt 8. Karty do głosowania sporządzone według jednolitej formy zawierają brzmienie: karta do głosowania w sprawie wniosku o odwołanie przewodniczącej Rady Miejskiej w Kętrzynie oraz pytanie, czy jesteś za odwołaniem radnej Krystyny Chalnik-Jasuckiej z funkcji przewodniczącej Rady Miejskiej w Kętrzynie. Obok nazwiska w sprawie stronu miesza się jednakowo kratki. Jedna pod wyrazem za, druga pod wyrazem przeciw. I w tym punkcie mam pytanie do pani mecenas. Czy nie powinno być punkt trzeci? Wstrzymuje się. Czy wiemy, że taki regulamin to nie będzie? Muszę zapytać, ponieważ były powątpiewania w tej sprawie, stąd ja wyczytam pytanie. Pani mecenas w tym czasie sprawdzi, ja natomiast przeczytam dalej. Punkt 9. Radny dokonuje wyboru poprzez postawienie znaku X w kratce pod wyrazem za, opowiadając się w ten sposób za odwołaniem, lub w kratce pod wyrazem przeciw, opowiadając się w ten sposób przeciwko odwołaniu. Punkt 10. Aby głos był ważny, należy postawić znak X w kratce po wybranej opcji głosowania. Postawienie więcej niż jednego znaku X lub nie postawienie żadnego znaku X w kratce oznacza głos nieważny. Punkt 11. Wyniki wyborów ogłasza przewodniczący komisji dyskutacyjnej poprzez odczytanie protokołu na sesji. I tu mam wzory protokołów z ustalenia wyników głosowania wniosku w sprawie odwołania przewodniczącej komisji, a składy komisji, ilość głosów, także to jest już kwestia formalna tylko. Natomiast pytanie, które poprosiłem panią mecenas,
Zadam pytanie pani mecenas. Nie ma w tej chwili pytań, proszę poczekać. Znaczenie ma tylko liczba głosów oddanych za. W związku z tym nie ma żadnych przeciwwskazań do tego, żeby do regulaminu wprowadzić głos wstrzymujący się, natomiast nie ma takiej przesłanki prawnej. Czyli zostajemy tak, jak jest zapisane w regulaminie. Kto z państwa jest za? Proszę. Jeszcze mam pytanie do regulaminu. Chciałbym prosić o tekst regulaminu. Chciałem prosić o odczytanie w postwie, zanim przez radę, że wniosek o odwołanie spełnia wymogi formalne, czy jakoś tak to było? Ostatni punkt. Ostatni punkt. Nie, punkt jeden. Nie, punkt ostatni, jedenasty. Nie, nie, nie. Czy ja mogę tekst prosić? Proszę. No, proszę. W jaki sposób Rada ma stwierdzić, że wniosek o odwołanie przewodniczącego Rady spełnia wymogi formalne? Czy to będzie podejmowane w formie uchwały, jakiegoś głosowania? Czy jak to stwierdzenie będzie wyglądało? Głosowania albo znaczy podjęcie uchwały. Nie to. Głosowanie odbywa się przy pomocy kart do głosowania, które sporządza i rozdaje radnym komisja skrutacyjna po stwierdzeniu przez Radę, że wniosek o odwołanie przewodniczącego Rady spełnia wymogi formalne. Jak Rada będzie stwierdzała, że wniosek spełnia te wymogi? Proszę jeszcze raz, panie Andrzeju, zadanie pytanie, pani mecenas. Po stwierdzeniu przez Radę, że wniosek o odwołanie przewodniczącego Rady spełnia wymogi formalne. W jaki sposób Rada stwierdzi, że wniosek spełnia wymogi formalne? Czy to będzie głosowanie, czy to będzie forma uchwały? W jakiej formie Rada stwierdzi, że wniosek spełnia wymogi formalne? Pytanie jest proste. W formie głosowania. Czyli wszyscy możemy do głosowania. Nie, czy pan Andrzej ma jakiś problem? Problem jest, żeby wykreślić z regulaminu ten fragment, który odczytałem, żeby Rada nie stwierdzała, że wniosek spełnia wymogi formalne lub nie spełnia. Przed głosowaniem. Jak w ustawie jest złożyć? Ale musi być. Jak będzie to w ustawie? W twoim regulaminie też. Pani mecenas nie rozumie problemu i myślę, że w tym momencie jest sprawa bezpodstawna. Właśnie w regulaminie? Tak. Za bardzo podziwiajcie. Jeszcze raz zadam pytanie. Głosowanie odbywa się przy pomocy kart do głosowania, które sporządza i rozdaje radnym komisja skrutacyjna. To jest jasne. Po stwierdzeniu przez Radę, że wniosek o odwołanie przewodniczącego Rady spełnia wymogi formalne. Jak Rada stwierdzi, że wniosek o odwołanie przewodniczącego spełnia te wymogi? W jaki sposób? W formie uchwały, głosowania oddzielnego, bo będziemy przeczytali wniosek o odwołanie przewodniczącego? Wtedy Rada będzie to stwierdzała, tak? Już nikt ci nie czyta. Nie zabieraj.
Pytanie, kto jest za przyjęciem regulaminu? Głosujemy, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, wybór komisji skrutacyjnej. Proszę zgłaszać kandydat. Proszę. Pan Lech Rędziowy. Dobrze. Wyrażam zgodę. Proszę. Pani Urszula Baraniecka. Proszę. I pani Rada Radziewicz. Proszę bardzo. Czy poszczególne osoby wyrażają, tak, zgodę. Wyrażają zgodę? Pani Rada? Wyrażam zgodę. Halo. Panie Lechu, wyraża pan zgodę? Tak, tak. Bardzo proszę. Głosujemy. Kto z Państwa jest za powołaniem tej komisji skrutacyjnej? Ktoś się wstrzymał z Państwa? Czas pytać. No ja mogę się wstrzymać. Co ty jest właśnie? Ja myślałem, że jest jasne i czytelne. Bardzo proszę, jeżeli chodzi o wniosek stronowy formalny, przechodzimy do komisji skrutacyjnej, gdzie dwóch w tym ruchu. Pani to zaraz teraz może. Ja zamówię nas w jakimś spełnionym wniosek formalny. W jaki sposób pani radza nas? Widzę, że Państwo bardzo szybko się przygotowaliście, niemniej proszę jeszcze, proszę szanownych radnych o zajęcie miejsca za stołem prezydialnym. Nie szkodzi, ale proszę zająć miejsca. Panie i Panowie Radni, Kętrzyn, 26 marca 2013, Radni Rady Miejskiej w Kętrzynie, Rada Miejska w Kętrzynie, Wysoka Rado, w związku z negatywną oceną organizowania prac Rady przez Panią Przewodniczącą Hanię Piaseczką oraz wykonywania obowiązków Przewodniczącego z Komisji Gospodarki Komunalnej, pełniącego już się funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kętrzynie, Pana Romana Budrewicza i Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gniazdu, Pana Dariusza Duczka, składamy wniosek o ich odwołanie z pełnionych funkcji. Jednocześnie informujemy, że w najbliższym czasie złożymy wniosek o odwołanie tej sesji. Podpisy Pani Urszula o zwołanie tej sesji, czytam wniosek. Pani Urszula Baraniecka, Pan Lech Rędziomek, Pani Jana Hadziewicz, Pan Rafał Rypina, Pan Tomasz Komorowski, Pan Andrzej Niedźwiecki, Pan Jerzy Koniuszewski, Pan Stanisław Bachnik i Pan Krystian Bramowicz. Kto z Państwa jest za pozytywną opinią tego wniosku? Ja chciałbym w tym miejscu prosić o opinię prawną panią mecenas, czy wniosek spełnia wymogi formalne. Dziękuję. Wniosek spełnia wymogi formalne. Bardzo proszę komisję skrutacyjną. Wszystkie.
wszystkie. Ale jest jeden na mikrofon, jeżeli jest, proszę do mikrofonu. Zaczynamy głosowanie. Proszę usiąść sobie, panie, bo będzie wygodnie. Dziękuję za szczególny do wzięcia udziału w głosowaniu. Abramowicz Krystian Aleksander. Jest błąd na kartach 6 kwietnia, a nie 8 kwietnia, także w tej chwili przerwa na przygotowanie kart do głosowania. Dziękuję. Proszę te karty wrócić. Wrócić proszę te karty wszystkie. Przerwa na herbatę do czasu przygotowania nowej karty. Pani mecenas jest tutaj, tak? Pani mecenas mówi, że musi być. Czyli jest decyzja, tylko odwołanie będzie na 30. A odwołanie 30. To samo, tam też będzie. Musi być data i musi być data głosowania, a nie tam. Regulamin nie ma być. Już ale proponuję po prostu rozpoczęcie od momentu przeprowadzenia tajnego głosowania, tak? Kto z Państwa jest za podjęcie tej uchwały? Proszę o podjęcie. I w tym miejscu chciałbym podziękować za prowadzenie sesji, drugiej części sesji. Bardzo proszę pana przewodniczącego o. Dziękuję pani teraz za pomoc mojej osobie. I bardzo proszę, ja bym prosił Stanisławie parę słów i o 5 minut na herbatę. Szanowni Państwo, chciałbym podziękować Państwu za zaufanie. Myślę, że powiem szybko, jestem osobą, która potrafi z każdym pracować i myślę, że dzisiaj mam tak bardzo napięty program, że bym prosił, żebyśmy bez przerwy dalej przystąpili do obrad. Chyba, że jest taki wniosek, żeby zrobić sobie przerwę, ale naprawdę mamy jeszcze, jesteśmy bardzo dużo przed nami, napięty program naszej sesji, to chyba, że 5 minut przerwy. Jeszcze raz Państwu dziękuję. Mamy prawo. Przerwę 5 minut. Thank you.